Idziesz? Idę. Oni nie muszą, niech poczekają. Już pęka, tego nie było. Posiadę. Zrób cioci zdjęcie, Boguś. Ja to nakręcam. Ale będzie widoczne? Ciocie widać. Bo ciemno. No, a tutaj z tej strony, ciociu... Olek, nie wchodźcie przez tunele. Tutaj, o, bo tam było piec do grzania, żeby mieszkali, a tu była kuchnia. Ale to jest tak, jak babcia opowiadała. Była. Te schodki, ten przedsionek, identycznie. A tu podobno z tej strony była ziemianka za domem. A to ta słynna ziemianka do pola? Tam, co Żydzi się chowali. Aha. Co tu już coś się ten? Nie. Belki się? Nie. Odpadają? Tam nie, ktoś wchodził. A tutaj co, kuchnia była? Tak, zapiecek. Ja. Ale to był bogaty, duży dom, jak na warunki przedwojenne. A tu ktoś ten mieszkał? Później? Po wojnie tak, mieszkali. Strasznie się ranek zmniejszyło od pierwszego razu. Bierzesz? Chyba nie. On już poleci. Ale... Tu było jedno. A gdzie ten? I panorama. Paulinka? Paulina jest tam. Chodź, tego się nie otwieraj, oni, bo żeby się nie zawaliło. Nie wyjdzie lepiej, no i wychodzi. Uciekam. Ale będziesz miała co opowiadać. Dokładnie. Zawsze można być dziura jest. Ale co? Coś miało być zakopane? No, że podobno jakaś broń. Tu stać już. Aha, faktycznie, no. No, to no. Idzie, wróćcie zaraz, żeby wydać. I mi nic nie mówcie. To kiedy wykopujemy? Jutro przyjedziemy. No, bo znam opowiadanie, czy twój tata mówił, czy Stefka. Tak. I wiesz, i tego. To nikt nie może być tu, nawet nikomu nic nie. Ale możesz, Bogdan, opowiedzieć o przechowywaniu i o tym później, o tych dwóch, co uciekało. To Maria opowiadała, nie? No, to gdzieś dziadkowie... Pole miało być kukurydza gdzieś. Tam było pole? Tate? Wszędzie, w koło. W koło, bo tutaj prywatnie chata się stała po środku, nie? No.